Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o kilku warsztatowych narzędziach, które na pewno w każdym warsztacie znajdą swoje miejsce. Kilku narzędzi i nie tylko. Zapraszam do oglądania. Jak na wstępie powiedziałem, chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o kilku warsztatowych gadżetach. Jak na pewno kilku z Was, subskrybentów, mogło zauważyć, ostatnio pojawiają się w bibliotece moich filmów, zwłaszcza tych short, filmy na temat narzędzi jednej z europejskich marek narzędzi i jest to marka Wolfcraft. Udało mi się nawiązać małą współpracę właśnie z tą firmą i dzięki również ich dystrybutorowi w Polsce, firmie Lange Łukaszuk, dostałem kilka takich właśnie narzędzi do tego, żeby ich przetestować i zaprezentować swojej widowni. Firma Wolfcraft, niemiecka marka, która powstała w 1949 roku, swoje fabryki do dzisiaj mają na terenie Niemiec, a w Europie mają również swoje fabryki w Słowacji. A teraz przechodząc już do sedna filmu, bo po co tracić dzisiaj czas? Zaczniemy od tego, żeby mieć potem na czym zaprezentować te wszystkie narzędzia. Zaczniemy od czegoś takiego, co się nazywa Stół Masterwork 1600. Już mogliście zauważyć pewnie, czy przynajmniej część z Was, mój film z otwierania tego stołu. A dzisiaj chciałbym trochę więcej na niego temat powiedzieć, zwrócić uwagę na parę rzeczy. No więc tak, stół wygląda jak widzicie. I wygląda tak. Stół waży 21 kg, więc jest to i dużo, i mało, bo przypuszczam, że takie stoły potrafią ważyć więcej. Ten waży 21 kg. Ma na jednej swojej boku takie uchwyty. Uchwyt jest jeden zamontowany, drugi zamontujemy za moment. Czy my go zamontujemy? Tak, zamontujemy, tylko go trochę tu dalej zamontujemy, coś mi się wydaje. Bo już tak patrzę właśnie, że tu jest taki wózek przejezdny, który musi tutaj znaleźć swoje miejsce. Tak, uda się nam go zamontować. Stół wedle instrukcji należy przenosić. No właśnie. Czy do przenoszenia stołu potrzebna jest nam instrukcja? Pewnie nie, ale jedną ręką da się go wyciskać. Co prawda mnie ostatnio ramię boli. W każdym razie, jak zerkniecie sobie tutaj od spodu stołu, to jak widać mamy dwie nogi i tutaj te narożniki są odlewami, wydaje mi się, że aluminiowymi. Tu dodatkowo też są takie nóżki, więc w łatwy sposób możemy go też sobie położyć na ziemi, nie kalecząc ani podłogi, ani wszystkich innych rzeczy, które znajdują się dookoła. W jaki sposób ja go rozkładam, przynajmniej tak na chwilę obecną. Najpierw musimy rozłożyć jedne nóżki, więc tutaj mamy takie łapy. I tymi łapami odpuszczamy, zaciskamy śruby. Odpuszczamy drugie nogi, tutaj te śruby też zaciskamy. Tu możemy się pomóc nóżką. Niczy nie urwiemy. O, pomogło mi. Myślę, że można byłoby to robić w drugą stronę. Tutaj od razu, jeżeli chodzi o stół i jego regulację, jeżeli stół by nam się tutaj kiwał, to jedna z nóżek ma taką właśnie regulację. A to najczęściej właśnie jest tak, że kiwa się na trzech nóżkach. Więc tutaj możemy sobie wyregulować tak, żeby stół stał nam stabilnie. No i stół rozłożony. Na pewno majtając go w taki sposób, jak ja to zrobiłem, trzeba uważać pewnie, żeby tych nóg jednak nie wyrwać w zawiasach. Trzeba je troszeczkę odciążyć. No i stół stoi. Tu już mam wstępnie zamontowane właśnie te boczne. I tutaj w środku też mamy od razu kluczyk do tego, żeby móc ewentualnie przesunąć sobie te uchwyty, które służą do mocowania rzeczy ściskami. Tu są takie dwie nakrętki,
I te elementy możemy przesuwać, możemy je zamocować po całej szerokości. One również stanowią pewnego rodzaju nóżkę dla tego stołu, jak stoi on na krótkiej krawędzi, wtedy kiedy jest złożony. Tak jak wspominałem, tutaj w tych bocznych nóżkach jest miejsce na kluczyk imbusowy 4, który przydaje się tutaj do regulacji i również do zamontowania akcesoriów, bo w zestawie do tego stołu Masterwork 1600 są właśnie te dwie boczne łapy i dwie na krótki bok. Te na krótki bok montuje się przy pomocy nakrętek, a te tutaj, tą łapę trzeba rozkręcić, bo inaczej niestety nie pasuje. Tak? Bo ona się składa tutaj właśnie z dwóch miejsc. To zachodzi tutaj, a druga część wchodzi do środka. Dodatkowo na wyposażeniu stołu znajdują się cztery takie, jak to może się nazywać? Opory. Niech będzie, że to są opory. W systemie stołu MFT, czyli 20 mm końcówek, które tutaj do otworów możemy sobie zamocować i w ramach, żeby coś oprzeć, zacisnąć przy pomocy ścisków, do czego przejdziemy za chwilę. Ale o co chodzi? Te elementy w ramach przechowywania możemy włożyć właśnie do tego elementu pod stołem, gdyż azalisz tutaj jest takie miejsce, do którego takie elementy tutaj się chowa, więc nie zginą. Jeżeli będziemy tylko dbali o porządek, to właśnie one tu będą. No więc to muszę tu wsunąć od spodu. O, dobra. Te uchwyty również stanowią podporę dla ścisków, do tego, żeby móc coś sobie złapać. One delikatnie się chyba chowają. No, jest tam taki delikatny uskok, ale generalnie są praktycznie na płasko. I teraz, co ja mogę złapać? Dajmy na to jakąś płytę. Tylko musiałbym sobie teraz przesunąć ten uchwyt, więc szybciutko, korzystając z kluczyka, spróbujmy go odkręcić. Musi być mocniej odkręcony. Pół skrętu nie wystarczy. Czyli mamy tak. Kluczek chowamy na swoje miejsce. I teraz, korzystając ze ścisku, mogę sobie w bezproblemowy sposób do brzegu mojego stołu coś złapać. Tak jak na wstępie mówiłem, jest to stół roboczy. Jak na każdy stół roboczy przystało, posiada on siatkę otworów. Rozstaw pomiędzy tymi otworami to 128 mm, z tego co zmierzyłem. Co więcej znajduje się jeszcze na tym stole? Tutaj mamy przygotowane otwory do tego, żeby zamontować tutaj statyw do wiercenia pionowego od marki Wolfcraft. Ja takiego nie posiadam, ale otwory są już tutaj przygotowane. I w ramach również zestawu stołu dostajemy do tego śruby, do tego, żeby właśnie ewentualnie ten statyw przykręcić. I równocześnie z drugiej strony znajdują się takie uchwyty, które są dedykowane do tego, żeby złapać na tym stole ukośnicę. Stół stoi solidnie. Dodatkowo blat stołu wychodzi ponad ramę tą aluminiową o jakiś wymiar i moglibyśmy to sprawdzić, jaki to jest wymiar. Więc spróbujmy sprawdzić i jest to mniej więcej, powiedziałbym, 11,5 mm, ale zalecane do tego, żeby ewentualnie ciąć przy pomocy listwy, jest powiedziane, żeby nie ciąć na głębiej niż 5 mm. Pewnie chodzi o same względy wytrzymałościowe potem dla naszego blatu, a blat ma grubość 22 mm.
tu jeżeli również chodzi o wymiary stołu, to stół w złożonej wersji ma 200 mm. Blat roboczy to 765 mm na 1110. No i tutaj jeszcze mamy wymiary jego robocze, czyli 757 mm szeroki, 1185 mm długi, czyli ciut dłuższy niż rozstaw nóg, niż sam blat, i 863 mm wysokości. No i tu mamy jeszcze to właśnie obciążenie robocze, które tam jest chyba do 120 kg. No i jest właśnie przygotowany pod ewentualnie frezarki, ale oczywiście ten osprzęt, akurat ten, nie jest dołączony do zestawu. Oczywiście te otwory umożliwiają również przepchnięcie ścisku takiego szybkiego quick zaciskowego, więc również i takie ściski możemy tutaj zastosować. W tych otworach oczywiście bez problemu. Oczywiście możemy stosować uchwyty z tymi specjalnymi 20 mm końcówkami, a korzystając z takich ścisków możemy również przełożyć, zapiąć i również skorzystać z takiej dźwigni. I w tym momencie dociskając też używamy zdecydowanie więcej siły, bo całym ciężarem ciała dociskamy nasz ścisk, a nie jest to tylko uścisk dłoni. Chociaż niektórzy swoje dłonie na pewno mają dość mocne i mocno ściskane. To jak już o ściskach mowa, ściski wiadomo, jak każde ściski, ale te ściski, przyznam szczerze, trochę mnie zaskoczyły. Głównie za sprawą tej właśnie małej dźwigni, bo często, gęsto pracując jedną ręką, okazywało się, że ta szczelina do tego, żeby ją założyć, jest za mała. No i wtedy trzeba było kombinować, przepuszczać, puszczać, przelatywać, obracać. No oczywiście jest to możliwe, ale po co się męczyć? W ściskach firmy Wolfcraft mamy taką żółtą dźwigienkę, która ma narysowane szczelkę w drugą stronę. I korzystając z tej właśnie dźwigni, możemy poszerzać zakres właśnie aktualnie chwytanego zestawu. Oprócz tego, że możemy zamykać, oczywiście w pionie tak średnio to działa, ale w poziomie, a jest to ścisk jednoręczny, więc mamy cały czas jedną rękę do dyspozycji. Działa to już fajnie i precyzyjnie, więc jak brakuje nam centymetra, dwóch, to zamiast przelatywać, obracać, czasami, a jak widać, ten ścisk też już nie chce przelatywać jeszcze, bo nie jest jeszcze aż tak wyrobiony, więc mamy taką dodatkową dźwignię. Łapy tego ścisku wykonane są z plastiku, tworzywa sztucznego, ale z domieszką włókna szklanego, dlatego właśnie wytrzymałość tego właśnie ścisku. Co dodatkowo, fajne tutaj są gumowe nakładki, które trzymają się dość mocno samego ścisku, więc może jest szansa, żeby ich nie pogubić, bo w większości tych tanich ścisków te gumowe elementy, które są, najczęściej szybko wypadają i się gdzieś po prostu potem gubią i niszczymy materiał, do którego się w danym momencie łapiemy. Dodatkowo też szybkie przezbrajanie naszego ścisku z ściskania na rozpychanie. I teraz właśnie jeżeli chodzi o to rozpychanie i użyciem tych kołków, które mamy właśnie schowane pod spodem, możemy sobie coś, element zablokować do tych zderzaków, o, zderzaki, i materiał sobie o nie właśnie zablokować, używając oczywiście dwóch kolejnych. To jest ścisk Pro M o zakresie ściskania do 300 mm, ściskania, czyli w konfiguracji, gdzie łapa jest tradycyjnie, a dodatkowo mamy jeszcze taki duży ścisk. Tutaj mamy siłę ściskania 90 kg, przy tym dużym siła ściskania to 120 a jego zakres to aż 915 mm, więc dość sporo, ale gdyby było tego mało, to możemy sobie odpiąć jedną łapę, możemy sobie odpiąć
drugą łapę i teraz przy użyciu takiego właśnie elementu, który jest dostępny również w ofercie firmy Wolfcraft, ja sobie łapę tylko nie przeciął, taki element też tutaj z takimi dwoma guzikami możemy sobie, tylko potrzebujemy wypiąć tutaj plastiki, bo to są duże ściski, więc te elementy nam są tutaj niepotrzebne. Mogę sobie złapać jedną stronę, mogę sobie złapać drugą stronę i dostaję ścisk, który ma zakres ściskania 1,80 m. Nie będę na nim stawał, ale no myślę, że no taki ścisk, oczywiście siła ściskania nie będzie w nim aż tak ogromna jak w jakiejś dużej prasie, no ale czasami jeżeli potrzeba jest złapania jakiegoś szerokiego, dużego elementu, jak najbardziej można takiego czegoś użyć i dodatkowo mamy zaciski z dwóch stron. A robi się to dość szybko, bo robimy to po prostu przy pomocy naciśnięcia. W środku te elementy blokujące są metalowe, tylko sam ten element jest wykonany z jakiegoś tam tworzywa sztucznego. I tak samo przy przezbrajaniu, proszę bardzo, szybko naciskam jeden guzik i jest ogarnięte. Tak samo można połączyć te małe. Do tych małych właśnie są te plastiki, które wypinałem na samym początku. Tutaj wkładam jeden, drugi. Wkładam sobie jeden ścisk. Wkładam drugi ścisk. A, muszę trochę rozszerzyć zakres. O, skoczyło teraz. To była łapa za blisko. I też z dwóch trzysetek robi mi się zakres. Spróbujmy go zmierzyć. Robi się ponad 70 cm, kiedy możemy jakiś element zacisnąć. Tutaj jest delikatna praca, ale myślę, że jak najbardziej zrobi to robotę. Kolejna rzecz, którą wam chciałbym dzisiaj zaprezentować, jest ten oto kątownik. Kątownik jak kątownik, oczywiście można byłoby powiedzieć, ale przyznam szczerze, że nie jest to taki zwykły kątownik. Po bliższym zapoznaniu, kiedy wpadł on w moje ręce, stwierdzam, że naprawdę ma bardzo fajne funkcje, zwłaszcza w przypadku osób, które w jakiś sposób zajmują się meblami, czy to do własnego, na własne potrzeby, czy nawet jakoś tak bardziej zawodowo. Dlaczego? Ponieważ w tej części znajdziemy na nim otwory w systemie 32, które od tej krawędzi są wyznaczone jako 28 bądź 37, więc mamy tutaj 1, 2, 3, 4 otwory. Oczywiście skala, gdzie możemy przesuwać sobie, wyznaczając ołówek i oznaczać jakąś tam linię. Mamy głębokości 17 i 35, 33,5 dla mimośrodów bądź prowadników. Mamy 21,5 i 9,5. To odległości znowu dla wiercenia puszek. Mamy też tutaj kąt. I dla kąta, czy ja mam tu ostrość? Poproszę o ostrość. Mamy 30 i tutaj mamy 30, więc dosuwając kątownik, rysujemy linię 30-30 i mamy dwie linie, które możemy sobie potem przedłużyć. Tak samo jest z kątem 45 i 60 stopni. Oczywiście otwór do tego, żeby powiesić. Także taki kątownik, niby banalny, zwykły kątownik, a jednak trochę więcej niż tylko kątownik, bo posiada kilka więcej elementów. Dalej rzecz, która, którą już nie jeden raz mogliście zobaczyć w akcji na moim kanale, jest to taki mały przydaś, bo to jest taki typowy gadżet przydaś. Ma on dwie funkcje. Po pierwsze, czy w sumie dwie? Dwie. Po pierwsze, możemy sobie go założyć i tutaj wyznaczając sobie odpowiednią odległość, czyli na przykład 50 mm na zwykłej miarze drewnianej, obojętnie jakiej miarze drewnianej,
zaciskamy śrubą i mamy tutaj 5 cm i używając ołówka czy jakiegokolwiek innego mazaka możemy sobie ten nasz wymiar, który sobie tutaj ustalimy, w bardzo łatwy sposób odznaczać. Dodatkowo jest tu taki plasticzek, który możemy założyć na koniec miarki drewnianej, tak żeby nam ołówek nie uciekał. Rysując, wkładamy ołówek i przejeżdżamy, dodatkowa pomoc w trzymaniu nam właśnie ołówka. Przyznam szczerze, że z tego dotrzymania ołówka jakoś nie korzystam. Może dlatego, że odznaczam tylko krótkie odcinki i wtedy ołówek nie spada mi z końcówki miary. Dodatkowo tutaj jest jeszcze taki kolec, dzięki któremu możemy sobie wyznaczyć koło o odpowiedniej, o zadanej średnicy, takiej jakiej byśmy chcieli. I tutaj chyba dla tego koła ustawiamy wtedy wymiar na dolną krawędź tego właśnie plastiku, więc jeżeli chcemy mieć koło o średnicy 100 mm, zaznaczamy tutaj na 100 mm i przy pomocy właśnie tego możemy wyznaczyć sobie koło. Także taki mały element, a jednak jest przydatny. To właśnie tak, żeby o krawędź sobie przesunąć. Coś, od czego moja niedawna przygoda z meblami się zaczynała, niedawno, już wychodzi, że to parę lat temu, to taka kołkownica. Jest to kołkownica, którą jakiś czas temu sam zakupiłem. Jest to kołkownica firmy Wolfcraft dla trzech rodzajów kołków, 6, 8 i 10 mm. Przyznam szczerze, że nie służy mi tylko do kołków, ale między innymi kiedyś służyło. W tej chwili przy wykorzystaniu całkowicie innych narzędzi coraz rzadziej jest wykorzystywana jako kołkownica, ale w dalszym ciągu pomaga mi wywiercić otwory w środku płyty. Ponieważ niezależnie od tego, czy nasza płyta ma milimetrów 18, 18,5, 18,3, 19,4, jakakolwiek płyta, dzięki temu układowi, że my tutaj możemy sobie włożyć płytę i zacisnąć, zawsze ten otwór nasz, który będziemy wiercić, będzie centralnie na środku, ponieważ zapieramy ten element niezależnie od grubości płyty i zawsze ten otwór wychodzi centralnie na środku. Te tulejki tutaj w środku są metalowe. Ktoś chyba kiedyś mi zadał pytanie, czy te tulejki się nadmiernie nie wyrabiają. Ale przyznam szczerze, że za bardzo tego nie zauważam. Tutaj mam wiertło, które było wykorzystywane w tym, więc jeżeli coś zużyło się tutaj dwojako, mogła zużyć się tulejka, jak również mogło zużyć się wiertło. Więc przypuszczam, że jeżeli, a ponieważ wydaje mi się, że tulejka jest ze stali hartowanej, to bardziej miękkie będzie wiertło. Ale tego luzu tutaj nie ma jakoś nadmiernie dużo, więc prowadząc wiertło sobie równomiernie, w bardzo łatwy sposób możemy to właśnie wywiercić. To urządzenie również może nam służyć do nawiercenia równoległego, czyli także równoległego, prostopadłego, przecież nie równolegle, prostopadłego, układając go równo na płycie kawałku drewna czy czegokolwiek, może nam również posłużyć jako element do wiercenia dokładnie w pionie, tak? Oczywiście ma funkcję te kołkowania, o których już wspominałem. Dodatkowy jest tutaj taki element, który po wywierceniu kołka w sztorcu możemy sobie tutaj założyć. To też jest właśnie w zależności od grubości płyty. Ten zderzak sobie tutaj ustawiamy, blokujemy i wtedy wiercąc od krawędzi mamy teoretycznie zachowaną tą samą odległość, którą mamy zachowaną w sztorcu, do tego, żeby ją wywiercić od krawędzi dzięki właśnie temu zderzakowi. W zestawie do tej kołkownicy dostałem wtedy wiertło i przyznam szczerze, że od tamtej pory nie udało mi się kupić tego wiertła, mimo to, że jest to wiertło właśnie Wolfcrafta. Ono jest brandowane jako wyprodukowano we Francji. I czym ono się różni od takiego zwykłego wiertła do
do drewna. Jak widzicie, tutaj jest właśnie to Friends. Tu u góry mam drugie wiertło, tutaj po prawej stronie, czyli to jest również wiertło Wolfcrafta. Ale przyjrzyjcie się na układ spirali. Tutaj ta spirala jest tak jakby podwójna, a tutaj jest ona pojedyncza. I teraz przechodząc do kolejnego bardzo fajnego gadżetu, który można kupić od firmy Wolfcraft, są to ograniczniki głębokości wiercenia. I czym one się różnią od takich właśnie zwykłych? Tym, że najczęściej te właśnie zwykłe mają jeden wkręcik, który musimy zacisnąć na wiertle, przez co często gęsto poprzez ten właśnie spiralny kształt naszego wiertła te ograniczniki są lekko przekoszone. A Wolfcraft ma dostępne takie, które raz w środku w przekrój mają okrągły, a dwa zaciskają się większą powierzchnią na wiertle, przez co właśnie unikamy tego przekoszenia, tak? Bo zaciskamy się całym obwodem na wiertle. Dodatkowo właśnie to wiertło, które ma tą podwójną spiralę, jeszcze fajniej dla tego ogranicznika głębokości wiercenia się sprawdza. Ten ogranicznik głębokości można nabyć w komplecie. Chyba nie ma pojedynczych. W każdym bądź razie w komplecie znajduje się ogranicznik dla wiertła 10 mm, 8 mm i 6 mm. Szablon do połączeń niewidocznych. Undercover jig. Połączenia kieszeniowe, połączenia ukryte. Jest to właśnie szablon do tego. Składa się z kilku elementów. Po pierwsze szablonu. Szablon fajny, bo żeby ograniczyć sobie o szerokość, możemy tutaj obrócić ten element do wiercenia. Ma on też tutaj takie wypustki właśnie do wiercenia. Działa on, ma ustawienie dla 12 mm, 19, 27 i 38 mm. W zestawie znajdziemy również wkręty. Jest też instrukcja, z którą się właśnie teraz posłużę. Bo raz, jeżeli czegoś nie wiecie, warto sobie właśnie tą konstrukcję otworzyć. Jest ona w paru językach, więc wygląda prawie jak Pan Tadeusz. Ale to głównie właśnie ze względu na te języki. I teraz tak, w zestawie mamy wkręty do 12 mm płyty 4x25, 19 mm 4x30, 27 mm 4x40 i do 38 mm połączenia wkręty mają milimetrów długości 60. Więc tak jak mówiłem, mamy tutaj do dyspozycji instrukcję. Oprócz tej instrukcji jest to wiertło, takie dwustopniowe. Tutaj mamy chyba tych milimetrów, to główne wiertło to 9,5 mm. Więc tutaj jak najbardziej można zastosować sobie ten ogranicznik głębokości, o którym przed chwilą, głębokości wiercenia, który pokazywałem. Ale w zestawie również znajduje się ogranicznik głębokości i kluczyk, więc możemy sprawdzić, jak on się tutaj miewa. Czy też jest ten efekt przekaszania? Troszkę tak, ale nie jest on tak duży jak na tych mniejszych wiertłach. Więc ogranicznik jest w komplecie, jeżeli macie inny, bardziej swój ulubiony, jak najbardziej można z niego skorzystać. Ogranicznik głębokości jest po to, ponieważ ten otwór trzeba wykonać na odpowiednią głębokość. Tutaj mamy taką miarkę i teraz nasze wiertło musimy ustawić przy złożonym na odpowiednią głębokość. Tu mamy tak 38, 27, 12 i 19 mm i wtedy dokładamy nasz ogranicznik tu na dole i blokujemy. Ja akurat będę robił to w płycie 19 mm, więc mogę sobie tutaj ograniczyć. Teraz ustawiamy na odpowiednią głębokość, jaką chcemy wiercić. Tutaj nam trójkącik pokazuje, jaka to jest głębokość. Czyli wiercimy w 19 mm. Obracamy nasz ogranicznik tak, żeby móc się zaprzeć o brzeg płyty. To i w tej chwili używając ścisku na płycie biorę wkrętarę, dwa otwory i mam już wywiercone dwie kieszenie. Jeżeli chodzi o wiercenie w laminacie, to przy tej stronie, gdzie wychodzimy niestety z płyty, to ten laminat jest delikatnie ukruszony. Oczywiście korzystając zawsze z takiego szablonu, korzystamy w miejscu, które jest niewidoczne i skręcamy
sobie to. Dodatkowo w zestawie oczywiście jest długi bit, ponieważ zwykłym bitem nie doszlibyśmy w takie miejsce, więc dlatego jest potrzebny nam długi bit, żeby móc spokojnie taki wkręt, które są również w zestawie, użyć. Mamy również dostępne kołki w zestawie, więc możemy również zaślepić taki otwór potem i taki kołek trzeba byłoby pewnie przy pomocy jakiegoś struga zciąć do poziomu. Oczywiście najczęściej takie połączenie kieszeniowe jest wykorzystywane przy połączeniach jakichś belek drewnianych i przy tym 38 mm myślę, że właśnie do takich belek będę to wykorzystywał. Dwie ostatnie rzeczy, o których chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Są to takie zestawy naprawcze. Większość z nas posiada w domu meble kuchenne. Śmiem twierdzić, że w każdym domu praktycznie znajdują się jakieś meble kuchenne i w większości z nich znajdują się zawiasy. I te zawiasy, jak wiemy, czasami niestety lubią się wyrwać z różnych względów. Dzieci lubią wyrwać, płyta akurat została w niewłaściwy sposób nawiercona, bądź ktoś przekręcił wkręta w trakcie montażu. No różne są. I mamy tutaj takie zestawy, podlinkuję Wam na dole, ale co fajnego, te zestawy są kompletne, tak? Kupując tak na dobrą sprawę ten zestaw, mamy w nim wszystko, co jest potrzebne, czyli mamy tutaj, to jest akurat element, który pomaga nam prowadnik zamontować, zestaw naprawczy, i jest to zestaw na dwa zawiasy. Ma cztery mufy gwintowe, wkręty z gwintem metrycznym do tych właśnie muf, kluczyk, ogranicznik głębokości, wiertło i rozwiertak. Także wszystko się tutaj w tym znajduje. Tak samo jeżeli chodzi o ten drugi zestaw naprawczy, czyli ten od strony puszki, również znajduje się wszystko w nim, co jest niezbędne do zamontowania. Mamy wiertło samocentrujące, wkręty, blachę i całą instrukcję, w jaki sposób to zamontować. Myślę, że to są dwa fajne zestawy, które w każdym domu mogą znaleźć w pewnym momencie zastosowanie, jak również dla osób produkujących meble i trudniących się tym zawodowo, wtedy kiedy okaże się, że u któregoś z naszych klientów po okresie gwarancji nastąpi jakieś uszkodzenie, niestety mechaniczne, takiego zawiasu. Oprócz wymiany zawiasu zawsze możemy się posłużyć takim właśnie zestawem naprawczym i takiego naszego klienta po prostu uratować, zamiast wymieniać jakichś frontów i tak dalej, czy elementów nawet szafki, po prostu zastosować taki zestaw naprawczy. Dziękuję za dzisiejszy film. Chciałbym już powoli podsumować. Dziękuję, że oglądaliście. W tym miejscu chciałbym również zaprosić Was do subskrypcji kanału, idąc trochę za głosem Łukasza z Piędziem Kwadrach, które jego słowa bardzo mi się spodobały, że taki mój kanał również nie produkuje zbyt rozrywkowych treści, które trafiają do milionów i nie staje się wiralem jak do tej pory, chyba że jakąś głupotę to wtedy może się i takie coś wydarzy. W każdym razie każda subskrypcja od Was jest pewną formą wynagrodzenia za te treści i tę rozrywkę, którą Wam zapewniam. Co prawda jest to rozrywka techniczna, ale jednak zawsze. Także zapraszam, tutaj jest ten guzik do subskrypcji, jeżeli masz ochotę. Dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Za dzisiejszy film mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam również do sekcji komentarzy. Możecie się podzielić informacjami na temat własnych doświadczeń, również na temat używania sprzętu marki Wolfcraft, którą tak można byłoby chyba podsumować, że jest to na pewno marka pro dla hobbystów, ale również jest to marka dla profesjonalistów, bo jednak te sprzęty niosą za sobą fajną jakość. Przynajmniej tak jak ja tutaj z nich korzystam i to, co Wam zaprezentowałem. Naprawdę z każdego tego elementu jestem zadowolony i raczej złego słowa na ich temat powiedzieć nie mogę. Oczywiście nie tylko dla pierwszorazowych zapraszam do komentarzy, tylko dla wszystkich. A tych pierwszorazowych zapraszam do subskrypcji, jak również do przejrzenia biblioteki filmów, bo być może znajdują się tam jeszcze inne filmy,
które mogą Was zainteresować. A dzisiaj już dziękuję bardzo. Do następnego miłej i udanej niedzieli, jeżeli oglądasz to w dniu premiery, a jeżeli nie, to wszystkiego dobrego. Do następnego filmu. Dzięki. Cześć!